Co dzisiaj poszło nie tak, że nie udało się powtórzyć tego wyniku i rezultatu sprzed kilku dni? Myślę, że dobreśmy weszli w mecz. Strzelili pierwszych 15 minut, było naprawdę dobrych. Strzeliliśmy bramkę. I potem jsme trochę im odzali inicjatywę w tym meczu i myślę, że niepotrzebnie jsme ich napędzali własnymi blendami. I tu pierwszą polovu jsme powinni dograć do końca lepiej za wyniku 1-0 i myślę, że ta druga polova by potom wyglądala inaczej. Oni by museli sa otworzyć i chyba my byśmy wykorzystali jakąś kontrolu, coś, ale niestety no, stratili jsme bránke na 1-1 i druga polova stali fragment gry, wiedeli jsme, že to je mocná strona. I trzecia bramka zabila ten mecz. W Krakowie tylko zwycięstwo. Tak jest. Poprosiłbym o opinię. Nie wiem, czy udałoby się... Była szansa odwrócić los tego spotkania? Na pewno była. No, dobrze weszliśmy w ten mecz, strzeliśmy gola. Wydaje mi się, że wtedy powinniśmy bardziej kontrolować to spotkanie. Też te bramki, nie wiem jak z tym karnym, ale trochę za łatwo je straciliśmy. No i niestety przegrywamy. No, za trzy dni mamy kolejny mecz w lidze i tam będziemy się starać wrócić na odpowiednie tory, na ścieżkę zwycięską. W końcu bramka, bo tak szukała ci ta piłka na początku sezonu, nie udawało się, no ale w końcu jest, no niestety za mało na dzisiejszym. Tak, to na pewno cieszy, każdy gol dla obrońcy cieszy, ale no, najważniejsze jednak jest to zero z tyłu i tam gdzieś, jeśli bym mógł tą bramkę zamienić, to wolałbym to zero z tyłu. No i przede wszystkim przejść do następnej rundy, niestety tak się nie dzieje. No i nic, trenujemy dalej i walczymy.